zaczyna się. Kolejna dzielnica. Kolejne życie ciekawe. This part of town's run by a man named Tony DeRozio. From what I was able to piece together, he's a real fucking weirdo. Some kind of savant when it comes to numbers. Then he must be the one who runs Lou Marcano's books. Runs his books, launders his money. Hell, he even manages Lou's relationships with city officials. It's Tony's job to make sure their asses stay greased. How do I get to him? Well, that's where things get interesting. Tony lives in the penthouse on the top floor of the Royal Hotel. Oh. Elevator access is restricted and the rest of the hotel's crawling with Tony's goons. Well, he can't stay up there all the time. I'm gonna need a schedule for when he comes and goes. I've been watching this cocksucker for a month now and he's left exactly one time. That was because one of his men fucked up. Took a pipe to the poor bastard's left arm. Well, it looks like he's got a front business he uses to issue bribes and launder Lou's money. And another one that soaks up funds from the city. I hit him. He overreacts, then I get my opening. And fuck up things between him and Lou in the process. Be careful with this one. Just because Tony's a goddamn spastic doesn't mean he won't cut your balls off if given the chance. Really? I have a subscription. What are you looking at, huh? You the reporter? Harold Cawley, the Tattler. I'm covering DeRozio's little corruption racket. Can't imagine it's good for your health, naming names in the Marcano organization. Didn't you hear? Even cigarette smoke will kill you. So here's what I know. We've got city officials taking bribes, blackmail, juicy stuff. At the center of it all is a fellow named Frankie Bernard. The problem is, I don't know where he operates. Might make it kind of hard to find him. Ah, but the thing is, I hear Mr. Bernard uses debt drops. Spots where his people leave bribes for officials to pick up. And I just happen to know where they are. I also understand Frankie keeps a sweet blackmail stash of every dirty deal he's done. I'll see if I can't get one of those couriers to give up the location for your mystery man and his little blackmail stash. Naprawdę? Working for Bernard is just as secretive as he is. Naprawdę w tej dzielnicy jest dwóch mafiozów i ten jeden ma skrytki, które są rozsiane po mieście i tylko dwaj informatorzy wiedzą, gdzie one są, a nawet czterech informatorów jest. I jak do nich podejdziemy, to oni nam powiedzą, te skrytki pokażą się na mapie, a później jak do nich podjedziemy, to przy każdej będą kolesie, których musimy po cichutku zabić i wyjąć z tych skrytek wszystko. Naprawdę nie spodziewałem się tego po tej grze. Pray to God this war's over before my Chris turns 18. Eat your ass out. Cicho tam, kurde, bo za dużo już widziałeś, świadku. Extra money on him. A, ja go mam przysłać, o fuck.
In my sights, motherfucker! This ain't your lucky day, motherfucker. What the hell is happening here? How's Frankie Bernard make his money? Dobra, ja go mam teraz przestraszyć i przesłuchać, nie? Boss, don't even tell me the fucking time, I swear! Everything you know, let's hear it. You ain't proof. I can't tell you shit about fucking dead Christ! Mr. Bernard has some Batman making drops. All I know is the kind of car they're driving. I co, zdradził mi sekret? Don't let me see you again. No i go wyrzuciłem z samochodu, już wszystko wiem o prawdzie. Tych, których muszę przesłać, mogę też sześć, po prostu klękają tak, ale ostatnio jak tak było, to zabiłem typa i nie było, nie mogłem go przesłać. To ja nigdy do nich nie strzelam. The man said he saw you. That's bullshit. I was around the corner and like fucking glass, invisible. Next time, stand across the fucking street. Hey, you listening? These people feel like they got eyes on them. They won't do business. They don't do business. That goes all the way up to Mr. D'Orazio. Across the street and out of the way it is. Mm-hmm. No i co? Co nie mają z tym chłodzeniem? Jejebie, widzieliście co zrobili? How's Frankie Bernard make his money? The boss is running things out of the Imperial Bath Health Spa. He's keeping the politicians in line with dirty pictures he's got stashed there. No kurde, on ich spa fotografuje. Okej. Aha, jeszcze tu jest jakaś część. Gotta unload some bread and dump. Be there soon. Dobra. A tu jest to kasynko jeszcze. No to tutaj. To właściwie niedaleko. Można by było z buta pociągnąć 300 metrów, czy ile tam jest 200. Są polską wersję, masz z pudełka od razu, czy trzeba pobierać? Nie, no jak, z pudełka od razu? No jak? Przecież to na Steamie jest. Gdzie pobierać? Schowajmy tą broń. Ci mnie przestraszą jeszcze. Dostać do góry. Nadal, have you seen his writing? Have you seen him speak? That mincing little freak would have us all writhing in the streets like, well, like a bunch of Italians, I imagine. To jest jakaś ten, tak? Łaźnia. It's a bad way to go. You have to wonder if he's alive. You know, this fire. He probably passed out before it got too bad. We got a problem. It's the way you killed one of our boys. Dobra.
A, tu się bokiem dało wejść, dobra. Ciekawe, czy mnie znajdą. Looks like a lick. Quit daydreaming and find that cunt. But why do I gotta go? You getting it? It's only me that shit one more time. You see me use the camera? He's fucking gone. Cocksucker's more like. That fucker's mine. If he plays ball with Mr. D'Orazio, she won't. If he's got any sense, that is. I say we try that area. Ktoś tam chyba się zwalił. Dobra, coś zgarnąłem, ale nie wiem co to jest. Czy tam się dwóch kolesi zapina, czy mi się zdaje? A tu jest kamera. I've been waiting all day. It is all in. Let's go. There, you see him? Tego się nie spodziewałem, że mnie tak strzelą mocno. No i co? Koleś babkę na dachu zapina na wieży. Who that asshole? Let's try over there. Goddamn shooting gallery. Gonna leave what's left here to my dog. Got him. Get over here. Guess I'm going fuck. Coś jeszcze? Chyba wszyscy pozabijani, można wychodzić stąd. Dobrze, że to nie magazyn, tylko łaźnia. Dobra, i jeszcze jeden punkt trzeba odwiedzić. Tak to już jest. Powiedzcie mi, co się Dawidkowi dzieje, co on tam narzeka. Co opisaliście? Niby chcieli, żebym tam ten samochód śledził, ale ja go nie chcę śledzić, bo ja mam tutaj zabić typa najpierw. Muszę tylko tam typa zabić. Strzeliłbym go ze snajperki, ale to się może nie udać niestety. Now why do you want to go and rip off Mr. D'Orazio? What the hell was that? Tell Mr. D'Orazio I'll do anything to make it right. Anything. Oh, anything? Try flying, you sticky fingered piece of shit. No sign of nobody. Chodź tu, ziomek. It's only a matter of time till I find you. Coś tu chyba idzie do mnie, mam dziwne wrażenie. Dobra. No i co teraz? Czekajcie, bo coś nie bardzo chce to iść do przodu, ta akcja. Może ich pozabijam po prostu wszystkich.
fuck was that? Better one, boy. Można stąd spadać. Kazetka znaleziona. Gdzie ten koleś, bo mi tu strzela. Chyba, że ten samochód pośledzimy, o którym tu jest napisane, że śledź samochód, nie? Znaczy jeden, no tu jest ich pełno, ale... Jeden pośledzimy, to może... To może nas doprowadzi. O, widzicie, jest tu samochód, który trzeba śledzić, nie? No chłopie, no ale przecież to nie ja zrobiłem. I mnie będą ścigać, tak? Bo ten typ potrącił. No i nie wiem, gdzie tam ten samochód uciekł. Dobra, jest. Może śledzić niektórych wrogów, aby dotrzeć ich trochę do celów okazyjnych. Dobra, wskaźnik śledzenia jednak był. Konfidenci. Need to throw the pigs in the ward off my tail. Gotcha. Zabijemy. Kurde, jaki pościg za mną zrobili. Co to było? No dobra, gadam z tym typem, bo nie wiem, czy ja mam. Did you see any of the stuff in Frankie's blackmail materials? Some of this is wow. No dobra, some of this is wow, ale dalej nie wiem, co mam tak naprawdę zrobić w tej dzielnicy. No chyba muszę to śledzenie zrobić. I'm on foot in downtown and need some new wheels. Just gonna take a squirt and I'll get her out to you. Dobra, będziemy śledzić tam tych typów jeszcze raz. No nie wiem, to jakiś skład zabójców nas zaatakował. Słabe to trochę było. Jak się wysypali, to trochę nic z nas nie zostało, nie? Dobra, jakiś samochód trzeba teraz znaleźć do śledzenia. Jest, dobra. Żeby śledzę, co?
Czy ja go już śledzę? Bo się zaraz okaże, że ja muszę bliżej podjechać, żeby go śledzić tak naprawdę. Ktoś się orientuje, jak to działa, to śledzenie? Masz trasę na zielonie? Nie, na zielono to ja swoją trasę mam, którą sobie zaznaczyłem. Teraz mi się śledzenie. A, no zajebiście, wiedziałem, że trzeba bliżej podjechać, zjebane graje. Tak to bym mógł pewnie za nim jeździć przez godzinę i by się nic nie stało. Że ja mogę blisko niego jechać, tylko nie mogę na nikogo, wiecie, wjechać, uderzyć i tak dalej, nie? Wiecie, złamać prawa. Może to o to chodzi. Nie wiem. Boję się podjechać do niego, że znów zaczną do mnie strzelać. Przeciwny pas ruchu. No i co? No, chyba znaleźliśmy. How's it going? It's all there, sir. Zostało do zniszczenia wartość 2000. To niedużo, trzeba było tam w tym kasynie pozbierać kasę. Tak to się robi i tyle w temacie. Ja muszę jeszcze jednego typa pośledzić.
musimy założyć ten haki na płytę główną. No i elegancko już jest zahakowany. O, widzicie? Podłożyłem podsłuch, to od razu mam ten. Od razu wiem, gdzie jest wróg. A, to z tego to, z tego się bierze to, że ja wiem, gdzie oni są. Czy ja bym coś chciał, coś na śniadanie byś mi wziął, kolego? Jak lecisz do sklepu. Co to jest? A to jest skrytka chyba, tak? Tysiąc, dobra, jeszcze tysiaczek został. To są te jego skrytki, tego ziomeczka. Znajdź i ukradnij depozyt. To mi się podoba. Chce mi się go trochę śledzić, wiecie, chyba jednak wolę skrytki przeszukać. O, tu są dwie. Skąd one się nagle wzięły? A nie ona, bo się schowała jedna za drugą. Tysiąc i jeszcze 300 zostało i jak 300 weźmiemy ostatnie, to jest, kurde, koleś już jest nasz. Wychodzi z kryjówki, możemy go zabić. Dobra, teraz możemy już wracać. Konfidenci zostaną zabici. To jest wszystko za donoszenie na policję. Dojechać. Ciekawe, czy Klocuch już w mafię grał. Teraz niech koleś nam tutaj zleci, kurde, zadanie. You've really got poor Frankie in a bit of hot water over at the bathhouse. Sorry, shitty pun. Because of you, Tony DeRazio is having a hard time controlling the city's politicos. So he's ordered Frankie to keep an eye on the Imperial. It's a third strike, you're dead situation. How do you think you'll handle old Frankie? That's all up to him. Hey, I could tag along, my camera's in the car and... You want to dig up more dirt for your rag, you do it on your own time. I ain't gonna drag your libelous ass all over town. I get it. I get it. Be seeing you. Nie, to jest właśnie bez sensu. Mogła być sytuacja, że koleś z kamerą za nami pojedzie. My będziemy musieli rozstawić kamerę. Wiecie, jakaś fajna misja taka. Pomóc mu tam, wiecie, zaszantażować czy coś. I'm downtown and about ready for a...
Ale nie, sytuacja będzie wyglądała tak, że my tam idziemy sami i zabijamy typa w, już nie w magazynie, bo już zaczął dorzeć, bo nas pozabijają tymi samochodami. Dobra. Szkoda. I'm out of here. Four wheels and an engine. You're set. Appreciate it. Jedziemy. Jedziemy z powrotem do tej sauny. Co to było? Przecież to był jakiś kawałek śmietnika, czemu ja się na tym przewróciłem? Fajnie wejść w ten drift, kurde, boczny, tak żeby wyglądać na końcu prosto. To jak się przyhamuje przed zakrętem, to wszystko super idzie. Dobra, tu gdzieś było boczne wejście, pamiętacie? Tylko teraz je znaleźć. Tu? Na jaki tryb jazdy mam? Simulator. Those sleazebags don't have the balls to bug Frankie. I know he don't look like much, but he come up back when it meant something. No i co? I say we try that area. No chodź tutaj. Czemu on tu nie podchodzi? Ci gdzieś tam z piętra niżej tu przychodzą. Get this. How the fuck we let him get away? Put danger to find that cunt. Do your fucking job and find him. Jak tak bym pogwizdał, to myślę, że cały ten, całe wszystko bym wybił, wszystkie piętra. Where'd he get off to? Można iść. And I'm all set. Who arrived last night? This might be the end for Nelly Bell. Ignore that. I think he's dead. What the hell is going on here? What the hell's happening over there? I think he's dead. Garnett's a ticket to the game this week. And now just a pile of burnt bricks. Huh? No chodź tutaj. Look, take it easy on the road. That's all. He's got a good head on his shoulders and two folks who love him. The judge is a personal friend. I'll talk to him. Whatever you say.
can't hardly ignore that. Dobra. So what? You gonna kill me? Mamy go. Good idea. No i mamy już cały ten klub. Klub, kurde, spa. No i teraz tak, tutaj już mamy ile? 447, to już jest za dużo. Komu ja dałem tą strefę? Murzynce czy temu? Kurde, Murzynce dałem, pomyliło mi się, przepraszam. Chciałem Burkowi dać, temu od samochodów Irlandczykowi, tą dzielnicę. Spoko, nic się nie stało. Niech ty się będzie chciał w łaźni kąpać, jak tu sami czarni są teraz. Czy ktoś się już zbuntował? Wiecie co, to nie będzie tak, że ktoś się nagle zbuntuje, nie? To będzie tak, że na sam koniec pewnie gry będzie bunt i koniec. Da się tu wejść. Okej, moi drodzy.